Jednak kolejny pozytywny dzień, nie ma co ukrywać. Dobrze to wszystko się rozwija. No, kolejny pozytywny. Pierwszy skoczył naprawdę taki solidny, z małymi błędami. Drugi, troszkę większe błędy na progu były. Ten mi się wydawał ok. Zobaczymy, co trener powie. To jest... Szczyrku, mówiłeś, że miałeś troszeczkę problemów jeszcze z tym timingiem takim, prawda? Udało się to przez ten tydzień poprawić? Znaczy już ostatnio, co mieliśmy tu trening na skoczni, no to przypilnowałem tego. No i od razu też zaczęły wychodzić te metry, które jednak szybko mi trochę brakowało. No myślę, że póki co wykonałem kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o skoki. Rosną trochę skrzydła po takich skokach? No, na pewno rosną. No. Myślę, że to jest po tym, co było przez 2 lata, to jest takie, złapałem takie radość w tych skokach i jest to takie budujące i w końcu człowiek jest zadowolony z tego. Łapiesz radość? Fajnie skaczesz, a tutaj właściwie sezon okrojony. Trochę szkoda. No może trochę szkoda, ale jednak mieliśmy trochę więcej czasu na treningi. Brakowało jedynie zawodów, żeby sprawdzić się na jakimś etapie, ale teraz patrzę na te zawody, no to myślę, że wszyscy jesteśmy na dobrej drodze. Tomek, a jak się czujecie w nowych kombinezonach? Było troszeczkę zmian? Czucie? Ja w sumie przeszedłem te zmiany tak, że praktycznie nie poczułem tej różnicy, więc dla mnie nie było problemem przyzwyczajenia się do tych kombinezonów. Tak, pod koniec zimy współpraca u Was, współpraca z Janem Sturzem, jest jeszcze jakiś kontakt, czy to na razie wystarczy na tym etapie? Znaczy póki co wystarczy na tym etapie, myślę, znaczy to jest też tak, że mamy teraz dość duże grono trenerów i jakby nie chcę, żeby trener tam mieszał trochę z tym wszystkim. Póki co nasza współpraca na treningu z trenerami jest bardzo dobra. Świetnie się rozumiemy i to w sensie jest. Myślicie już o zimie, myślicie? Słucham? O zimie myślicie, jaki ona będzie miała kształt i przede wszystkim, czy tą formę się uda przygotować odpowiednią? Znaczy, póki co na razie myślę, że nikt nie myśli o zimie, jak to będzie wyglądać. Na razie skupiamy się na treningach i na swojej pracy. Dziękuję.